Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia na nasze spotkanie panom radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pan Arkadiusz Bąk i pan Józef Bryk. Był z nami online Andrzej Swajda. Zaproszenie było skierowane do wszystkich osób, które były wybrane z tego okręgu Ostrowiec, Opatów, Staszów, Sandomierz. Więc chcieliśmy tutaj zaprosić wszystkich tych, którzy zostali wybrani głosami mieszkańców naszego regionu. Drodzy Państwo, spotkanie dotyczy jednej z najważniejszych, jak nie najważniejszej drogi w Ostrowcu Świętokrzyskim, drogi wojewódzkiej, drogi zarządzanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dla mieszkańców Ostrowca mogę podać konkretne nazwy ulic. To jest od mostu na Rzece Kamiennej, Aleja 3 Maja, Okulna, Denkowska, Radwana. To jest główny ciąg w centrum miasta. Przypomnę odrobinę historii. W grudniu 2014 roku pierwsze pisma skierowane do dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, uzgadnienia dotyczące budowy nowego mostu. No i upłynęło od tamtego czasu 7 lat. Miasto zadeklarowało i dofinansowało dokumentację budowlaną na cały ten ciąg ulic zbiorczych. Ta dokumentacja od jakiegoś czasu jest w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Na tą dokumentację wydane jest pełne zezwolenie na realizację inwestycji celu drogowego, tak zwane ZRID. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć tą realizację. Przez długi czas Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie uregulował stanu prawnego tych dróg. No i nagle się okazało, że własnością tych działek, właścicielem tych działek jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Ja deklarowałem publicznie w wypowiedziach i w pismach do marszałka Andrzeja Będkowskiego i na wcześniejszych spotkaniach, i są na to określone też dokumenty, bo ta korespondencja, którą prowadzimy, to jest bez mała 10 dokumentów. Deklarowałem, że z chwilą, kiedy zobaczę, że jest ogłoszony przetarg, to zrzekniemy się tych odszkodowań i nie widząc tego przetargu, ale chcąc wyjść naprzeciw i chcąc pokazać ten szeroko rozumiany interes społeczny, interes dotyczący ogółu społeczeństwa, naszego społeczeństwa, bo przypomnę, że po tych ulicach nie jeżdżą tylko mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, ale poruszają się też nasi goście, przejezdni, którzy przejeżdżają przez Ostrowiec tą trasą. Więc wychodząc naprzeciw i chcąc wesprzeć Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i chcąc ulżyć marszałkowi, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, w dniu dzisiejszym bezwarunkowo, nie warunkując niczym, a chcąc pokazać gest dobrej współpracy z wszystkimi, podpisałem dokument zrzekający się przez miasto odszkodowań za te 40, konkretnie 46 działek. To są pisma w dniu dzisiejszym, jedno do pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, informującego o takiej decyzji, a drugie do pana wojewody Zbigniewa Koniusza, ponieważ wojewoda jest stroną. Dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich stroną w tym procesie jest wojewoda, stąd pismo do wojewody. To też jest odpowiedź na pismo pana marszałka Jamki, który tutaj wystosował do nas też taką prośbę w maju. I tutaj pan wicemarszałek Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa, podpisał elektronicznie takie pismo, więc to też jest odpowiedź na te pisma. Stąd z tego miejsca, drodzy Państwo, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako inwestor i zarządca tej drogi mógł przystąpić do realizacji. I na koniec tutaj, podtrzymując chęć dobrej współpracy, pomagamy wielu instytucjom, dzielimy się z wieloma samorządami, więc chcę też zadeklarować i złożyć taką informację, że tutaj zaproponuję naszym radnym, żeby ekstra 1 000 000 zł przekazać dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jeżeli pojawi się przetarg na tą drogę. Chcemy ulżyć, żeby już, tak powiem, była pełnia szczęścia. Chcemy dołożyć do realizacji tej inwestycji
okrągły milion, żeby ci mieszkańcy, nasi mieszkańcy mogli widzieć efekty dobrej drogi. Tutaj takie uzgodnienia z panem Arkadiuszem Pąkiem, z panem Józefem Brykiem, z panem Andrzejem Swajdą, no z wszystkimi, którzy byli zainteresowani tym tematem. Taka deklaracja z naszej strony, chcielibyśmy wesprzeć. Drodzy Państwo, to jest ciąg drogi wojewódzkiej. To są właśnie te tereny, ja pozwolę sobie tak pokazać. O, to na zielono to jest cały ciąg od Radwana poprzez Dękowską, Okulną do mostu na Kamiennej. Tak wygląda mapa własnościowa z podziałem. Przepraszam, że na siedząco. Drodzy Państwo, tyle z mojej strony. Ja może bym teraz oddał głos naszym gościom. Tutaj pan Arkadiusz Bąk, pan Józef Bryki, może później w imieniu Andrzeja Swajdy jeszcze panowie byście zabrali głos. Proszę Jasne. Bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, to już jest długa historia, tak jak pan prezydent powiedział, remontów dróg wojewódzkich. 754 na terenie miasta Ostrowca jest drogą chyba najbardziej reprezentacyjną. Powinna być najbardziej reprezentacyjną, najbardziej widoczna. Jest to droga, która, mogę tak kolokwialnie powiedzieć, została nam do zrealizowania na terenie miasta ze strony dróg wojewódzkich bardzo ważna. To jest, chciałbym też powiedzieć Państwu, że to jest inwestycja, która, nie wspomniał o tym pan prezydent, która ze strony miasta już jest jakby stymulowana i wspierana jeszcze przez okres projektowania. Też tutaj jakby wkład ze strony miasta finansowy był. Wiemy, że te kilka lat zajęło nam problemy związane z projektowaniem. Nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, bo w tej chwili mamy bardzo ważny element. Przez 3 ostatnie dni w ramach Komisji Budżetu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jak również wczorajszej sesji Sejmiku Województwa, rozmawialiśmy z radnymi rządzącej w tej chwili opcji w samorządzie województwa, jak również rozmawiałem z członkami zarządu odpowiedzialnymi za drogi i również z marszałkiem Jońcą. O tej drodze, o tym, że ta inwestycja jest jedną z niewielu, chyba 3 lub 4 na terenie całego województwa, która posiada ZRID, czyli krótko mówiąc jest wiarygodna i gotowa do realizacji, która przeszła bardzo trudny etap uzgadniania tych decyzji zintegrowanych i w zasadzie nic już nie blokuje możliwości rozpoczęcia jej realizacji. Ponieważ deklarowana jest werbalnie wola wszystkich do tego, żeby tą drogę realizować, dzisiaj dochodzi do pewnego ruchu ze strony samorządu miasta, który moim zdaniem zmienia w bardzo istotny sposób sytuację. I tutaj panie prezydencie, nie jako radny tym razem, ale jako mieszkaniec, zawsze tam swoje zdanie gdzieś wyrażający, powiem, że, znaczy podziękuję panu za tą decyzję, bo to jest decyzja, która wytrąca wszelkiego rodzaju argumenty typu, że no nieuregulowana sytuacja, że trzeba odszkodowania płacić, że tutaj 6 milionów, że tu trzeba środki wkładać, to kończę tą dyskusję. I dzisiaj mamy bardzo prostą sytuację. Albo deklaracje, które były zgłaszane przez obecny zarząd województwa są do podtrzymania, są wiarygodne, no albo będziemy musieli usilnie prosić pana marszałka, żeby nadal Ostrowiec mógł być wspierany również w tej kadencji. Powiem jeszcze jedną rzecz, że mamy tutaj, no dzisiaj jesteśmy w gronie radnych 3 na 8 osób z naszego okręgu niestety tylko, albo 7 czy 8, no 7. 3 z 7 osób są dzisiaj na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu przed sesją absolutoryjną w województwie jeszcze będziemy mogli o tym porozmawiać i będzie nas trochę więcej, bo myślę, że tutaj musimy dalej o tym dyskutować i przede wszystkim przekonać zarząd województwa do tego, żeby nasza inwestycja ostrowiecka była wpisana do realizacji z RPO. I jeszcze jedno słowo na temat sytuacji w inwestycjach na drogach wojewódzkich. Wiecie Państwo, że w województwie mamy w tej chwili takie 3 duże inwestycje, które są powiedzmy w perspektywie. Jedna to jest obwodnica Nowego Korczyna, wartość tej obwodnicy jest około 70 milionów złotych. Druga to jest droga 751, znana nam w Ostrowcu, ale z drugiej strony, czyli w Suchedniowie. I ta jest wartość około 40-50 milionów złotych, wycofana wczoraj z budżetu województwa. I trzecia to jest Ostrowiec. To jest 754 w Ostrowcu i ona jest o wartości 88 milionów złotych w całości. To pokazuje, jak ważna jest ta droga dla województwa świętokrzyskiego.
jak silny to projekt i jak ważny to projekt. My z pewnością, znaczy mówię za siebie tutaj i za kolegę Andrzeja Swajdę, z którym przez ostatnie 3 dni prowadziliśmy te rozmowy z zarządem województwa i z radnymi, no i również z panem dyrektorem Wroną na komisji na temat priorytetów inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim. Będziemy się starali, panie prezydencie, żeby ta deklaracja nie pozostała, żeby już nie było takiej historii jak z projektami, że tam to trwało i czekaliśmy na te decyzje ze strony zarządu województwa obecnego właściwie do dziś. Także ze swojej strony jeszcze raz dziękuję za ten ruch. To jest ruch, który również nam jako radnym pozwala marszałkowi argumentować, że to jest już ze strony miasta daleko posunięta reakcja. I będziemy, proszę Państwa, wykorzystując ustawowe uprawnienia radnych, pilnowali zarządu województwa, żeby ta deklaracja nie pozostała tylko dobrym ruchem ze strony miasta, ale żeby ze strony województwa również był w tą stronę zwrot. W historii umiemy, pokazywaliśmy, no w innej konfiguracji politycznej w województwie, ale pokazywaliśmy, że Ostrowiec wiele razy potrafił być najlepszy w tych rankingach bez względu na to, kto rządził. Myślę, że tym razem też będziemy do tego dążyć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Bryk, dwa słowa. Dziękuję, panie prezydencie. Okay. Szanowni Państwo, w zasadzie ta informacja podana przez pana prezydenta i przez pana Arkadiusza jest kompletna, jest w zasadzie, nic dodać, to nic ująć. No, z naszej strony możemy zadeklarować tylko, że dołożymy starań jakichś tam wszelkich, jakimiś tam ścieżkami ustawowymi, jak pan Arkadiusz tutaj stwierdził, będziemy dążyć, mamy nawet pomysł, w jaki to sposób to robić, dopracujemy to pewnie, żeby to przedsięwzięcie dokończyć jakoś tam, nie? Będziemy się starać zmobilizować z mojej strony pozostałych radnych, ja ze swojego okręgu też dołożę starań, żeby ci pozostali członkowie, jest ich dwóch, zmobilizować ich po prostu do jakiejś tutaj pracy na rzecz tej drogi. W zasadzie to wszystko, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czyli można zrozumieć... Czyli tak można zrozumieć, że na tę chwilę nie ma zabezpieczonego finansowania tej inwestycji. Bo wtedy cieszony przekaz brzmiał tak, że tutaj nie przekazane zostały grunty, działki, a właściwie także te środki są, ale nie można ich nigdzie dalej. Jak mogę, panie prezydencie, bo to jest bardzo dobre pytanie. W tym kontekście ja zadawałem o to, zgłaszałem interpelację do pana marszałka. Jak pamiętacie państwo, w tej sali była dyskusja na sesji Rady Miasta. Której z sesji Rady Miasta była dyskusja do pana prezydenta, były zgłaszane takie wnioski ze strony radnych, że no, jak przekażę te działki, to aby one warunkują rozpoczęcie tej inwestycji. Ja słuchając Rady Miasta wtedy online, sformułowałem interpelację do marszałka województwa, krótką, treściwą. Jeżeli pan, co to oznacza to przekazanie tych działek? Jeżeli pan prezydent przekaże te działki, to czy pan marszałek uruchomi środki, bo ja w budżecie ich nie widzę. Nie widzę ich również, na ten czas nie widziałem ich również w planach pana marszałka co do RPO. Oczywiście, proszę państwa, RPO jest narzędziem, które umożliwia taką reakcję pod warunkiem, że jest wola ze strony rządzących, bo to jest lista, na którą można wprowadzić tą drogę do budżetu oczywiście. I zadałem to pytanie i dostałem taką odpowiedź, powiem szczerze, nie do końca jasną, taką, że w zasadzie tych środków w tej chwili nie ma, ponieważ nie ma uregulowanej sytuacji z odszkodowaniami. Czyli jeżeli by była uregulowana, to byśmy wprowadzili do budżetu, ale nie wprowadzamy do budżetu, bo nie jest uregulowana, a nie wprowadzamy, bo jest, nie jest uregulowana, bo nie jest wprowadzona do budżetu. Dzisiaj pan prezydent, szczerze mówiąc, też trochę nas jako sejmik bardzo pozytywnie, ja powiem za siebie, bardzo pozytywnie zaskoczył, bo przeciął tą pętlę. Koniec, nie ma już tego sprzężenia zwrotnego. Działki są jakby bez odszkodowania, no więc teraz pierwszym ruchem, który zrobimy, myślę tutaj z panem Józefem i z Andrzejem Swajdą, to będzie po prostu zapytanie pana marszałka, ponowienie tej interpelacji. No dobrze, w tej sytuacji zmienionej, a prosimy o wpisanie do budżetu tej inwestycji, skoro takie były wcześniej deklaracje, że brakuje tylko tych działek. No to po prostu powiemy, sprawdzam. Mam nadzieję, że pan marszałek, znam pana marszałka Będkowskiego i uważam, że jest człowiekiem, który potrafi do
dotrzymuje słowa, potrafi dotrzymać słowa, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Jeszcze mam jedno pytanie w związku z tym. Wpisanie do RPO to dopiero uruchomienie dwóch środków za 3, 4, 5? Są dwie możliwości. Mamy pierwszą możliwość, to jest wpisanie do RPO bieżącego. Z tym, że tutaj, proszę Państwa, już ta dyskusja z tych ostatnich 3 dni wskazuje na jedną rzecz, to są słowa pana dyrektora Wrony, że uruchomienie w tej chwili inwestycji z jakiejkolwiek drogowej, rozmawialiśmy o kilku, z obecnego RPO jest możliwe tylko dla jednej drogi. Pieniędzy zostało tyle, że któraś z nich będzie robiona i to oznacza, że musi to być droga, która musi mieć ZRID po pierwsze, bo musi gwarantować zakończenie jej w tej perspektywie. Do 2023 roku trzeba te środki wydatkować i rozliczyć. Natomiast jest możliwość druga, i tu nic nie przeszkadza. Ale jeszcze dokończmy. Teoretycznie nasza droga w Aleja 3 Maja Ogólnonarodowa ma ZRID, może być wybudowana do 2023. Oczywiście. Kwestia woli. Jest przygotowana, bo wykonawstwo tej drogi to jest 1,5 roku, może 18-19 miesięcy. Tu jeszcze dodam właśnie w tym kontekście, to powiedziałem o tym ZRID-zie to raz, a dwa, pan dyrektor Wrona argumentował, że łatwiejsze do zrobienia są drogi, szybsze do zrobienia są drogi, które nie biegną nowym śladem. Tylko są po prostu już na śladzie starym, czyli mają swoją podbudowę, tam się robi rozbudowę i tak dalej. No, o ile wiem, panie prezydencie, w Ostrowcu ta droga jest. Nie jest to nowy ślad, trochę żartujemy, no ale no tak jest, no to skoro jest łatwa, tak jest, można ją spróbować robić. Drugi wariant to jest już uruchomienie środków z nowej perspektywy. Już można ponosić wydatki, można robić przetargi, wpisując to w nową perspektywę. Ja uważam, że absolutnie z tej perspektywy, która w tej chwili się kończy, to jest szansa do rozliczenia, zrealizowania rozliczenia tej drogi w pełni tych środków. Co więcej, w tej chwili możemy jeszcze spróbować oszczędzić na tej inwestycji, na tym przetargu w tym momencie, póki jeszcze nie ma współogłaszanych przetargów innych, bo już nie ma w tej chwili dużych przetargów drogowych. One w tej chwili, to byłaby szansa dla nas, żeby dobrą cenę uzyskać. No bo jak już będą z nowej perspektywy uruchamiane, to znowu będzie konkurencja o te same zasoby i to będzie już cena wyższa. Więc no, mamy, sprawdzam teraz. Dziękujemy bardzo. Jakieś kolejne pytania? Pani Wiesława. Ja tak porządkowo tylko chciałabym się zapytać o odszkodowanie. Jaka to jest kwota? Na ile miasto by otrzymało, gdyby się nie zrzekło tych działań? No i jaki jest szacunkowy koszt w ogóle tej inwestycji? Te informacje szczegółowo dostanie pani od zarządcy drogi, od właściciela tej drogi, od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo to oni zarządzają i oni administrują tą drogą i oni będą inwestorem na tej drodze. My ze swojej strony na tych terenach, które mamy uporządkowane, wiemy i w piśmie pojawia się kwota około 7 milionów złotych. Natomiast to, co tutaj padło na spotkaniu, 80 milionów całość inwestycji, ale w tym na pewno są też ujęte wykupy, więc gdyby odjąć wykupy, to ta inwestycja o tyle staje się tańsza. A z drugiej strony potwierdzam fakt, bo wczoraj też mieliśmy taką dyskusję z prezesem MPRD, że teraz te przetargi drogowe idą bardzo tanio, bo jest duża konkurencja, w ogóle nic się nie buduje specjalnie, bo gminy są zadłużone bardzo mocno i oszczędzają na wszystkim, na czym się da zaoszczędzić. Więc dobry czas, gdyby taka decyzja była uruchomiona, na pewno byłoby to z korzyścią dla wszystkich, bo byłoby też i taniej w wykonawstwie. Jeśli można, nasza minister Dunia, kiedy fizycznie te działki staną się własnością województwa czy sejmiku, nie, samorządu wojewódzkiego, tak? Ile to będzie trwało, jak długi jest czas teraz tego procesu? Decyzja z RID jest wydana. Obowiązek właściciela tej drogi jest konkretny. Za przejęcie pod budowę powinien zapłacić odszkodowanie. To jest już policzone i to już jest określone. Działki są już przejęte. Dzisiaj zrzeka się tylko odszkodowanie. Działki są już przejęte na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Miastu się należało Miastu się należało odszkodowanie za przejęcie tych dróg. Miasto się zrzekło tego odszkodowania. Drogi fizycznie zostały już zabrane i przejęte. Administracyjnie drogami i całą tą sprawą działek zarządza już Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oni są stroną, oni są właścicielem. Powinni wypłacić odszkodowania. My się tej części zrzekamy. A może jakieś
To jest cały ciąg Alei 3 Maja Okólnej. No, to cały czas kłania się to, że instytucje wojewódzkie, był czas, żeby to uregulować. O, tak trywialnie powiem, że my, pilnując swoich interesów w mieście, no, mamy to uporządkowane. Natomiast z niepokojem stwierdzam, że to samo dotyczy też Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby była jasność. Ale nie chcę tutaj wychodzić przed szereg. Nie, to jest miasto Skarb Państwa. My się wypowiadamy tylko za miasto. Prywatne działki muszą być wypłacone i takie odszkodowania już zostały wypłacone, żeby była jasność, bo prywatni właściciele tam metr, dwa, trzy z szerokości, też ta droga wchodzi i też to zostało już, z tego co mnie jest wiadomo, wypłacone. Może jeszcze, proszę Państwa, ważna informacja, jeśli chodzi o te pieniądze. Ja bym powiedział, tu jako radny województwa wypowiadam się na ten temat już wielokrotnie. Uważam, że obserwujemy taką niebezpieczną sytuację, w której samorząd województwa angażuje się w finansowanie inwestycji centralnych. Już dzisiaj to już tak. Budujemy drogi krajowe, czy tam dofinansowujemy budowę dróg krajowych, budujemy budynki instytucjom centralnym i to są, proszę Państwa, kwoty wielokrotnie przekraczające to, o czym my tutaj mówimy. A samorząd województwa, tak jak samorząd miasta, o czym pan prezydent wspomniał, jest zobowiązany do dbania o sprawy mieszkańców miasta i działek miejskich i tak dalej, majątku miejskiego, tak samorząd województwa jest zobowiązany do dbania o majątek województwa i mieszkańców. Wiem, że to brzmi górnolotnie, tak bardzo ogólnie, ale to się sprowadza do szalenie praktycznych spraw, do praktycznych pieniędzy. My dzisiaj wydajemy pieniądze na to, żeby instytucje państwowe miały siedziby, budowały swoje budynki. Ja bym wolał, żeby mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, Ostrowca, nie tylko Ostrowca, jeździli po więcej niż przyzwoitej Alei 3 Maja czy ulicy Radwana. Także o to będziemy też apelowali do, no, w końcu też patrioty lokalnego, jak rozumiem, naszego kolegi tutaj marszałka Będkowskiego. No, tak, pilnujmy interesu naszego województwa. Dziękuję bardzo.